Pracodawcy, związkowcy, wspólna sprawa, czyli radiowa debata. W radiowej debacie witam Państwa ponownie. Aneta Skomorowska-Kobza i moi goście, którzy poza anteną dyskutują o korkach w mieście. Temat jak najbardziej aktualny, ale zostawmy ten temat. Kierowcy, którzy nas w samochodach słuchają, na pewno też co nieco mogliby powiedzieć. Skomentować. Tak, ale my nie o tym. My dzisiaj o sprawach dotyczących rynku pracy. Na początek jednak zacznę od przedstawienia moich gości. Doktor Jerzy Szteliga, OPZZ. Dzień dobry. Kłaniam się pięknie. Doktor Artur Żurakowski, nasz ekspert ekonomista. Dzień dobry, witam Państwa. A także Grzegorz Kuliś, Business Center Club, przedstawiciel pracodawców. Dzień dobry. Grzegorz Adamczyk, przedstawiciel pracowników Solidarność. Dzień dobry, witam. I Piotr Pancześnik, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa, również przedstawiciel pracodawców. Dzień dobry, witam. To już pewne. Będzie nowa ustawa, która uprości procedurę udzielania zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Polski. Wszystko po to, by pracownicy ze wschodu mogli szybciej podjąć legalną pracę. Nad zmianami legislacyjnymi pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Założeniem jest, by weszły one w życie już na początku 2022 roku. W 2020 roku wydano zezwolenia na pracę dla ponad 406 tysięcy cudzoziemców. Dla porównania w 2015 roku takich zezwoleń było niespełna 66 tysięcy. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów uzasadnia, że zachodzi potrzeba poprawy niektórych rozwiązań prawnych dotyczących dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy i to jest w interesie polskich pracodawców, jak również zachodzi potrzeba ułatwienia pozyskiwania przez inwestorów strategicznych pracowników z zagranicy. No to pytanie do Grzegorza Kulisia, Business Center Club, który o to postuluje chyba już od kilku lat, co najmniej w naszym programie, aby ułatwić dostęp cudzoziemcom do polskiego rynku pracy. No, panie rektor, postuluję, a i w końcu myślę, zostało to usłyszane, ale myślę, że mógłbym podobnie komentować te pomysły, jak komentują dzisiejsze korki kierowcy, którzy właśnie siedzą w samochodach na terenie ale Opola. Ale proszę, nie na antenie. Nie na antenie, nie. To się absolutnie na antenę nie nadaje, chociaż sam kierunek jest właściwy. Tutaj nie przeczę, że przyjrzenie się kwestii związanej z legalizacją pobytu i pracy, bo tych formuł legalizacji pracy w szczególności jest kilka. To nie jest tak, że mówimy o pozwoleniu na pracę i to się zamyka jakby w jednym rozwiązaniu. Mamy, żeby radiosłuchacze wiedzieli, mamy coś takiego jak 5 krajów, które są w tej procedurze, w tej ścieżce szybkiej i one mają możliwość uzyskania, między innymi to są nasi imigranci zarobkowi, którzy jakby reprezentują Ukrainę i to jest ponad 75% migracji zarobkowej w Polsce i oni mają możliwość skorzystania z procedury polegającej na uzyskaniu oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, które jest bardzo sprawne, bardzo szybkie, nieobarczone biurokracją i trwa de facto 2-3 dni do tygodnia. I jakby i w tej całej masie statystycznej, którą pani przytoczyła w tych pół miliona niemalże ludzi, tam jest gro tych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy. Trudność pojawia się w momencie, kiedy mówimy o pozwoleniach o pracę, które wymagają i pozwoleniach o pracę i równolegle pobytu w Polsce, które wymagają jakby współpracy z Urzędem Wojewódzkim. Ja wiem, że Opolski Urząd Wojewódzki jest jednym z najlepszych urzędów wojewódzkich w tej materii w Polsce. Dlatego bardzo dużo firm się do nas przeprowadziło, bo dość sprawnie radziliśmy sobie z procedurami uzyskania pozwoleń dla cudzoziemców. No ale niestety nasze możliwości się wyczerpały i w tej chwili czasookres oczekiwania na pozwolenie, niezależnie od tej procedury, bo ona faktycznie jest przesadzona i skomplikowana i w wielu obszarach, na przykład w obszarze związanym ze wskazaniem miejsca zakwaterowania i tej całej biurokracji, ona jest przesadzona, ale tutaj problem tkwi w zasobie po stronie Urzędu Wojewódzkiego do realizacji tego. No i ma być jeżeli teraz szybciej i łatwiej. Panie Grzegorzu, czemu pan tak chciał w ciekawych słowach komentować te projekty zmian? No bo jeżeli nie zwiększymy zasobu, mówiąc wprost, nie zatrudnimy pracowników w urzędach wojewódzkich w Polsce, ja stawiam tezę, że nic się nie zmieni. Dlatego to ciekawe słowo, panie redaktor. Grzegorz Kulis z BCC, Grzegorz Adamczyk z Solidarności macha wesoło ręką. Chce tak, chyba zabrać bo głos. Jak słyszę o tych wszystkich zmianach, które mają nastąpić, one już mi chodzą ciarki po plecach. Bo one naprawdę chcą z tych ludzi, których chcemy ściągnąć do kraju, do pracy i pozbawić ich zakwaterowania,
No, nie pozbawić, nie będą musieli wykazać, że to zakwaterowanie mają. I właśnie to jest przyczyna. Ja dzisiaj robiłem taką akcję na rynku i przyszedł do nas Ukrainiec. Pytam się i popiera tą akcję naszą i mówię, gdzie idziesz do pracy? A mam pracę. A gdzie masz mieszkanie? No tak wynajęliśmy z kolegami dwupokojowe mieszkanie 40 metrów w 6 czy 7 osób w jednym mieszkaniu. Ja mówię, no i jak wy tam? No pracujemy na zmianę, jakoś tam się dogadujemy jeszcze, ale macie przynajmniej dach nad głową. No i z tego się bardzo, bardzo jest zadowolony, że ma dach nad głową. A dzisiaj, jeżeli te zmiany, o których są w propozycjach rządowych, że nie trzeba będzie mieć pozwolenia i czy zapewnienia o tym kwaterunku, czy zabezpieczeniu tego mieszkania, no to jest tragedia. Drugi punkt, który mnie się bardzo nie podoba... 3/4 ludzi, które przyjeżdża, nie potrzebuje tego zabezpieczenia. Ale ja rozumiem, żeby spać w przyczepie albo w namiocie, póki jest lato, to jest dobrze. Ja rozumiem pracodawców, którzy tak robią, albo są pracodawcy, którzy z hal produkcyjnych robią, i to mogę ten przykład podać tutaj na antenie, ale ze względu na to... Dowody anegdotyczne, to nie jest prawda. To jest sprawdzone. Poziom sterowania pracowników z cudzoziemców wysoki w Polsce. Tak. Jak najwięcej, jak najtaniej i jak najmniej płacić. Ja się cieszę, że tam, gdzie mamy związki zawodowe i tam przynajmniej ci pracownicy, ja jestem pewny, że zarabiają tyle samo, co polscy pracownicy. I to jest dla mnie gwarancja tego, żeby nie byli dyskryminowani. I powiem jeszcze jeden przykład, bardzo drastyczny, komentowany w telewizji. To jest wywiezienie pracownicy z udarem czy z zawałem na przystanek autobusowy, gdzie właściciel, pracodawca wywozi takiego pracownika, ma go gdzieś. Jeżeli ale tak mamy to... tworzyć prawa pod przestępców. Ale przepraszam cię bardzo, ja właśnie chcę... To ja tu mówię o pracodawcach czy o przestępcach? Ja tu mówię o patologiach, które się pojawiają, które są nagminne. Patologie pojawiają się również w związkach zawodowych. Wasz prezes ma bardzo. Ścierki z imieniem wygrawerowanym psa swojego. To jest też patologia. A w Ameryce biją murzynów. Dzięki ci bardzo za to stwierdzenie. Ja chcę zwrócić uwagę na te właśnie patologiczne zachowania niektórych naszych pracodawców, które burzą czy rujnują wręcz opinię o Polsce, o Polakach i o polskich pracodawcach. To mnie denerwuje i te wszystkie zmiany, które próbuję się zrobić tą szybką ścieżką, obawiam się, że mogą do tego doprowadzić, że będziemy postrzegani jako... No nie powiem tego na antenie, ale nie to jest dużo bardzo, bardzo na antenie źle. Nie może paść. Dziękuję bardzo, to był Grzegorz Antamczyk z Solidarności. Pytanie do Piotra Pancześnika, przedstawiciela pracodawców, bo to pracodawcy postulowali o to, aby nie było obowiązku wykazywania, że pracownik ma zakwaterowanie, zakładając, że jakby nikt nie przyjedzie pod mostem spać do Polski. Myślę, że każde ograniczenie procedury administracyjnej pozwoli uwolnić pewne zasoby. To jest raz. Druga rzecz, tu się zgadzam z dwóch Grzegorzów. Zgadzam się z BCC w kwestii takiej, że nie możemy tworzyć prawa pod przestępców. Kodeksy karne możemy tworzyć pod przestępców i tutaj Solidarność oczywiście ma stać na straży pracowników i tych pracowników, których przyjmujemy z zewnątrz. Uważam, że jest to pierwszy krok zdjęcia jakiegoś tam gorsetu administracyjnego, wymuszony częściowo niewydolnością tego aparatu, no bo są ograniczone zasoby kadrowe, ale uważam, że następnym krokiem powinna być ustawa repatriacyjna, umożliwiająca szybki i korzystny dla tych, którzy wracają nam do Polski, ewentualnie przenoszą się do Polski, swoje centra życiowe, żebyśmy mogli tych ludzi absorbować i budować i stworzyć podstawy prawne do tworzenia, do przyjmowania tych ludzi. I tutaj myślę głównie w tej chwili o Polakach, którzy wyemigrowali w celach zarobkowych, ale również o potomkach tych, których no niestety Rzeczpospolita zostawiła na kresach i w innych częściach świata i stworzenie choćby przywilejów podatkowych, czyli powiedzmy 3 lata bez podatku, jakieś tam inne gratyfikacje dla tych ludzi, bo ci ludzie kulturowo związani z polskością, z Polską, będą, jeżeli będą lokowali te centra życiowe sobie w Polsce, a nie doraźnie przybywali, będzie to z korzyścią i dla gospodarki, i dla społeczeństwa. Mówił, i to jest, pan...
I to jest istotne. A każda bariera, która jest zbyteczna, powinna być natychmiast usuwana. Mówił Piotr Pancześnik z Kongregacji Przemysłowo-Handlowej. Doktor Jerzy Sztylika, OPZZ, czy również jest tak negatywnie jak Solidarność nastawiona? To jest troszeczkę tak na głowie wszystko postawione. Tak jakbyśmy nie zauważyli, że jesteśmy w Unii Europejskiej, że w 1989 roku coś upadło, że rynek pracy się dynamicznie rozwija, że mamy, tak jak ostatnim razem rozmawialiśmy, 11-punktowy wzrost gospodarczy, a rynkiem pracy zajmuje się minister spraw wewnętrznych i administracji, resort siłowy, który ma zapewnić bezpieczeństwo, bo tak mi się wydaje, że za rynek pracy powinien odpowiadać minister pracy i polityki społecznej. I to on powinien mieć, że tak powiem, pełnię władzy, bo my jakby poplątaliśmy materię. Chcemy ludzi przyciągnąć do pracy, ale stwarzamy procedury o charakterze policyjnym. Na dodatek mówię o tych wszystkich pozwoleniach, przyzwoleniach, prześwietleniach i tak dalej, łatwiej, i tak dalej. Jak na te ułatwienia. A przy tym wszystkim jeszcze zapominamy o tym, że Grzegorz, administracja to jest część budżetówki i ci ludzie kiepsko zarabiają, tam nie ma dodatkowego zatrudnienia, a w ustawie, w projekcie ustawy pojawiają się dodatkowe zobowiązania, obowiązki tej części administracji rządowej, a więc mówię, na głowie postawione. Ta nowelizacja niczego nie naprawi, niczego nie poprawi. To jest tylko kosmetyka. Powinno być ostre cięcie pomiędzy działami. Minister pracy, a minister spraw wewnętrznych. Oczywiście. No to jeszcze służby konsularne i minister spraw zagranicznych. Ma określone służby w swoich rękach, wszelkiego rodzaju, mundurowe, niemundurowe, jawne, niejawne, żeby pilnował, żeby w tej masie ludzi nie wtargnęli na terytorium Rzeczpospolitej niepożądani. Tak to powinno wyglądać. Mówił dr Jerzy Sztyliga z OPZZ, dr Artur Żurakowski, ekonomista. Ja mam dla pana prośbę o podsumowanie tej dyskusji i jeszcze pytanie. Czy ułatwienia dla cudzoziemców teraz, pod koniec 2021 roku, są konieczne w momencie, kiedy po kilku lockdownach polska gospodarka dopiero zaczyna odbijać, mówiąc kolokwialnie? Czy potrzeba pracowników głównie ze wschodu? Mamy obecnie tak duży wzrost gospodarczy, jaki wcześniej był nienotowany i zewsząd słyszymy, że pracodawcy potrzebują pracowników. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to pewnie wszyscy pamiętamy, że w 2004 roku staliśmy się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, a prawidła rynku są takie, że pracownicy z endemicznych, słabszych rynków szukają pracy na rynku mocniejszym. Stąd mamy ogromną część tej turystyki, takiej od piątku do poniedziałku, wielu tysięcy pracowników w kierunku zachodnim, więc brakuje miejsc pracy i zapewne stworzenie dobrych procedur co do pracowników z innych rejonów, zwłaszcza spoza Unii, bo tu rozmawiamy o takich pracownikach, jest niezbędne. Akurat dyskusja z panem Grzegorzem Kuliś byłaby dla mnie trudna, bo to jest profesjonalista, który zajmuje się stricte sprawą zatrudniania ludzi i wie lepiej o tym, jak to jest w urzędach wojewódzkich. Ja tego nie wiem. Natomiast z punktu widzenia gospodarki jest to niezbędne, bo mamy ogromną potrzebę, a z drugiej strony będziemy mieli korzyści, będziemy mieli podatki, bo tutaj minimum potrzebujemy tej najniższej krajowej, żeby to się mogło zdarzyć, która nam rośnie, bo o tej kwocie nieraz tutaj dyskutowaliśmy. Więc z punktu widzenia państwa polskiego będą to dodatkowe przychody. Natomiast jak to zorganizować, to myślę, że należałoby pytać dokładnie tych, którzy właśnie stoją w tych kolejkach, którzy mówią o tym, że to 60 dni za długo, czy potrzeba czegoś, czy nie potrzeba. To już jest sprawa techniczna, natomiast uważam, że odpowiadając na pytanie pani redaktor, że jak najszybciej trzeba ten temat unormować, bo na rynku pracy po prostu brakuje rąk do tej pracy. Mamy bardzo dużo zadań, które w tej chwili muszą być wykonane i nie ma, tak kolokwialnie mówiąc, kim tego robić, a pracodawcy też próbują się zbroić, bo ciągle mamy jednak perspektywę
od przyszłego roku przerabiania jeszcze większych pieniędzy przetargowych, więc trzeba zapewnić pod to po prostu siły pracowników. Więc ja uważam, że no jednak jestem optymistą, tak? Ja wiem, że tu rozśmieszyłem panów w studio, ale jednak jestem optymistą, że skorzystamy w jakiś sposób z tego programu odbudowy. Też jesteśmy optymistami. I on jest nam bardzo potrzebny zresztą. I te wpływy podatkowe będą znaczące, bo rozmawialiśmy tu o budżecie. Jak on ma ten ziścić się i być taki, jak jest zaplanowany, to między innymi taka historia powinna zaistnieć, jak na rynku pracy dodatkowi pracownicy. Mówił Artur Żurakowski, ekonomista. Teraz chwila oddechu, a my do debaty wrócimy za kilka minut. Wracamy do radiowej debaty i zmieniamy temat. Rząd nie zdecydował się na przekazanie do Sejmu projektu przepisów, które miały umożliwić pracodawcom sprawdzenie, czy ich pracownicy i klienci są zaszczepieni. Powodem, nieoficjalnie dowiedział się serwis Prawo.pl, jest brak szansy na poparcie tego projektu. Zdaniem prawników oznacza to, że w czwartej fali pandemii ciężar troski o zdrowie i życie pracowników spadnie na pracodawców, a w praktyce to może znów oznaczać twardy lockdown dla gospodarki. Ten temat poruszaliśmy już w naszej debacie kilka tygodni temu, ale wśród ówczesnych gości tylko jeden nam się dzisiaj powtarza, to jest Piotr Pęcześnik. Reszta z Państwa w tamtej debacie nie mogła wziąć udziału, więc wracamy do tego tematu. Czy powinien pracodawca mieć możliwość sprawdzenia, czy pracownik zaszczepił się przeciwko COVID? Piotr Pęcześnik kilka tygodni temu na ten temat mówił, więc zacznijmy może od Grzegorza Adamczyka. Ja uważam, że nie. Że to jest inwigilowanie pracowników i stanu jego zdrowia. Bardziej liczę na odpowiedzialność pracowników i na to, żeby się szczepili, niż tutaj sprawdzać poprzez właśnie różnego rodzaju procedury, czy inne rzeczy, czy pracownik jest zaszczepiony, czy pracownik jest zdrowy. Dzisiaj funkcjonują w wielu firmach cały czas termometry, które sprawdzają już na wejściu pracownika, czy nie ma stanu gorączkowego. To jest ta pierwsza selekcja w wielu firmach, gdzie oczywiście funkcjonują związki zawodowe. Są podpisane bardzo ładne porozumienia, które to regulują. Więc ja bym raczej uciekał od takich twardych rozwiązań, bo jeżeli pozwolimy na wyłom, otworzymy furtkę, to będzie tak, jak będzie z punktami pocztowymi w sklepach handlowych i dojdzie do takiej patologii wykorzystywania przeciwko właśnie pracownikom. I takich furtek się boję i jestem przeciwny takim działaniom i Solidarność również nie będzie takich rozwiązań popierać. A BCC, Business Center Club, Grzegorz Kulisz? To znaczy, no nie jest rolą pracodawców, aby weryfikować albo ewentualnie sankcjonować fakt zaszczepienia czy niezaszczepienia obywatela, bo to właściwie o to się rozbija. Rząd miał niecny plan, aby pracodawcami wysłużyć się po raz kolejny i my na swoje barki mieliśmy wziąć tą nie tyle finansową, chociaż wprost tam nie mówimy o finansach, ale pośrednio pewnie tak, ale taką społeczną odpowiedzialność za to, czy nasi obywatele się szczepią i nie naszą rolą jest stymulowanie ich do tego, żeby oni się mieli szczepić. To znaczy społeczeństwo według statystyk wyszczepień jest podzielone praktycznie równo na pół. W związku z czym pewnie ta proporcja będzie przeniesiona na duże zakłady i będą ludzie, którzy są antyszczepionkowcami, w związku z czym powstałyby na pewno bardzo nacechowane negatywnie nastroje pracownicze, co miałoby wpływ na wydajność pracy, na zatrudnienie. To nie jest nasza rola. My nie powinniśmy decydować o tym, czy ktoś zaszczepiony ma być przeniesiony do innych zadań, czy ma być zwolniony i nie pracodawca powinien o tym decydować. My bardzo chętnie chcielibyśmy decydować o wielu rzeczach związanych z zatrudnieniem pracowników, nad czego nie daje nam się decydować, a to, czego nie chcemy, próbuje nam się wciskać, bo jest to niewygodne dla rządu i rząd chętnie by się nami wysłużył, na co my jako pracodawcy się absolutnie nie zgadzamy. Ale Cezary Kazimierczak z tego Związku Pracodawców jest za tym i on ten pomysł cały czas feruje. No więc dogadajcie się jako pracodawcy, czy macie wspólne stanowisko. To zobaczymy, czy związki zawodowe mamy wspólne stanowisko. My mamy podobnie jak Solidarność z OPZZ-em. Nie zawsze się dogadujemy, to akurat ty powinieneś wiedzieć najlepiej, prawda? OPZZ, doktor Jerzy Steliga. Problem polega na jednej rzeczy. Rząd strzelił sobie w kolano swoją bezmyślnością. Tego rodzaju inicjatywy są absolutnie niezgodne z obowiązującą konstytucją. Tego rodzaju rozwiązanie, hipotetycznie,
jest możliwe, ale tylko w sytuacji, kiedy na wniosek rządu pan prezydent wprowadziłby stan wyjątkowy, bo tylko wtedy można wprowadzić określone ograniczenia praw i wolności obywatelskich i przymusić obywatela do określonych czynności. Jak długo tej sytuacji nie będzie, to znaczy nie będzie stanu wyjątkowego na terytorium całej Rzeczpospolitej, tak długo tego rodzaju pomysły są absurdalne. I stąd prawdopodobnie, jak znam życie, Centrum Legislacyjne Rządu pomysłodawcom dało po nie tylko po głowie, ale i po rękach i szybko wycofano się z tego rodzaju pomysłów. Przy okazji, że tak powiem, mącąc części pracodawców w głowie. Piotr Pęcześnik, pracodawca. No, akurat padło bardzo dużo mądrych zdań w tej kwestii, ale jedną z podstawowych jest to, że tworzenie jakiegoś precedensu, wyłamania w porządku prawnym, gdzie reguluje stosunki pracy, kodeks pracy, kiedy obowiązki pracownika i pracodawcy są tam zapisane, no to myślę, że tu jak się zgadzam z Grzegorzem Kulisiem, że jeżeli w kwestiach, których my wnioskujemy jako pracodawcy o zmianę tego kodeksu pracy, to bardzo wolniutko idzie, ale o ile w ogóle, ale w kwestiach, gdzie dokłada się obowiązków pracodawcom, różnego typu administracyjnych obowiązków, które wiążą tutaj nie pośrednio kosztowo, bezpośrednio kosztowo obciążają pracodawców i tu już ta kwestia, ktoś by musiał to zrekompensować w jakikolwiek sposób. No nie ma tak, że wykonuje się usługę publiczną, bo to by była usługa publiczna w pewnym sensie za darmo. Tego tutaj, no tak, no bo my przejmujemy w tym momencie obowiązki administracji państwa jako pracodawcy. No bardzo niebezpieczna narracja, zgadzam się absolutnie. Zaraz związki zawodowe, bo już widziałem, że to kolega wyrywa do mikrofonu, powie, że przedsiębiorcy za kasę zrobią wszystko, a to oczywiście nie jest prawda. Ale przepraszam bardzo, ale jest to kwestia. Dwa miesiące temu spotkała mnie z waszych ust krytyka, gdy podałem przykłady kilku pracodawców, ale Grzegorz, osób, ale moment, dokończę tego zdanie, a potem będziesz mówił, dobrze? Bo mi umknie ten wątek. Gdy kilku pracodawców zrobiło zachęty finansowe, żeby pracownicy się szczepili. Każdy, kto się zaszczepił, przepraszam bardzo, jaka była krytyka? Ale to jest zachęta finansowa do szczepienia. Każdy zaszczepiony pracownik dostał 500 zł nagrody. Oczywiście jest to suwerenna decyzja pracodawcy, jeżeli takie chce podjąć działania w imię odpowiedzialności społecznej biznes i na swój koszt. Kupuje usługę, szczepienie. No, kupuje usługę, zachęca do szczepienia się i jest to jego działalność i jeżeli nie działa na szkodę firmy, jest jak najbardziej pozytywnym przykładem. Więc nie jak widzę, on może działać na szkodę firmy, skoro będzie miał zdrowych, zaszczepionych, gotowych do pracy pracowników? No, Piotrze, nie chciałbym z tobą polemizować, bo się zaraz zapętliłem. No właśnie. Ale jest to dobrowolność. Jest to dobrowolność. Cały czas ten, który z własnej woli coś czyni, nie ponosi szkody, prawda? Jest to stara rzymska zasada. No, chcący nie jest pokrzywdzony. Ale jeżeli chodzi o prawa obywatelskie, wszelkie tego typu wprowadzanie, to już jest poważne niebezpieczeństwo. Tego typu nakazy. I to jest gwałt na konstytucji. Tworzą niebezpieczne precedensy, a tego należałoby tylko bardzo to nie miał unikać. Być nakaz, to miało być umożliwienie pracodawcy dopytywania, chwileczkę, czy dowiedzenia się, czy jego pracownik... To jest złamanie z kolei praw obywatelskich. A jeżeli uzna, tak. To nie jest tak, to nie do końca tak. To taka falandyzacja prawa. To jest takie złagodzenie de facto restrykcji, ale też w tym momencie rzecznicy pracowników mogliby podnieść kwestię, gdzie jest taki zapis w kodeksie pracy, który umożliwia takie działania w wyniku takiej przesłanki. No to jest raczej trudne. I myślę, że tutaj związki zawodowe by stanęły na barykadzie i to bardzo mocno. To jest, tutaj się akurat zgadzam z Grzegorzem, że takich rzeczy nie powinno się robić. Jeżeli chcemy robić, powinniśmy akcjami społecznymi wprowadzać zachęty do szczepień. Chociaż ja przyznam jedno, że ja jestem gorącym zwolennikiem szczepień.
Tutaj nie ma przy tym stole nikogo. I namawiam każdą jedną osobę, przy tym stole nie ma nikogo, żeby dokonała tej czynności. Kto by kwestionował to stanowisko, tylko my musimy trochę dalej patrzeć, że możemy stworzyć pewne precedensy i to jest niebezpieczne. A Artur Żurakowski? No, trudno się z tym wszystkim nie zgodzić. Rząd ma obowiązek zadbać o nasze zdrowie i szuka różnych metod. Ja kiedy o tym usłyszałem, od razu stwierdziłem, że należałoby, zanim będziemy dyskutowali, czy to jest w ogóle zasadne, czy nie, to zmienić konstytucję i kodeks pracy. No bo w tym momencie polała się taka fala krytyki, że no pewnie z tego kroku się wycofano, będziemy próbowali pewnie inaczej. Natomiast na pewno nie powinno być to załatwione rękami pracodawców. Chociaż słusznie pan Piotr Pancześnik zauważył, że my tutaj wszyscy w studiu jesteśmy zwolennikami szczepień, natomiast te szczepienia muszą być świadome, a nie obowiązkowe, bo tylko świadome działania będą dawały efekty. No, uważam, że bardzo dobrze się stało, że ten projekt został wycofany, bo on nie miał szans na jakąkolwiek ścieżkę legislacyjną, naruszał polskie prawo na dzień dzisiejszy, więc inaczej być nie mogło po prostu. Tak, to jest naruszenie fundamentalnych wolności obywatelskich i to jest próba przenicowania konstytucji. Tego rodzaju sytuacje są wyjątkowo niebezpieczne. Jeśli coś takiego przeszłoby przez parlament, to jest to, co mówił Piotr. Pojawia się niebezpieczny precedens konstytucyjny i teraz każdy bezmyślny, jak wydmuszka, legislator, który ma mandat posła czy senatora, będzie kombinował wokół konstytucji. To jest nie do pomyślenia. Proszę pamiętać o tym, że specjalnie w Konstytucji fundamentalny rozdział stanowi o prawach i wolnościach obywatelskich. Obywatela Rzeczpospolitej i one mogą być tylko w części czasowo ograniczone, tak jak powiedziałem, tylko w sytuacji wyższej konieczności, stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, czy też nie daj Boże stanu wojny. No ale zapytanie pracownika o to, czy jest zaszczepiony, byłoby takie... Ale to nie jest ścieżka legislacyjna. To mógł być apel pana premiera albo apel pana prezydenta, który łączy wszystkich Polaków. W ten sposób to nie może mieć charakteru aktu prawnego, bo ten akt prawny byłby z gruntu rzeczy niezgodny z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej. Proszę zauważyć jedną rzecz. Dane medyczne, przekonania i tak dalej są pod szczególną ochroną konstytucji. Dane medyczne są danymi wrażliwymi. Ktoś, kto dotknął RODO, choćby to w tym momencie może wiedzieć, o czym mówię, bo żeby zmienić, to by trzeba było zmienić masę przepisów. To nie tylko przepisy dotyczące kodeksu pracy, ale też dostępu do informacji medycznej, komu jej można udzielać, na jakich zasadach. Jest to po prostu koszmarny zabieg legislacyjny, żeby nie wejść na minę złamania gdziekolwiek prawa. Więc ten projekt nie miał już najmniejszych szans. Dobre intencje to nie jest źródło prawa. To nie jest źródło prawa, a dobrymi intencjami, jak mówią, piekło jest wybrukowane. A sam fakt o tym, czy... No to stąd się wziął komunizm. Zaszczepiony czy nie zaszczepiony, bez żadnych możliwości prawnych do tego, żeby go nagradzać, tudzież sankcjonować ten fakt, no nie ma dla mnie żadnego znaczenia. I to, co powiedział Piotr, on w przyszłości może służyć dyskryminacji, bo kwestia orientacji, wyznania, to też wiedza medyczna na temat pracowników może być pewnym narzędziem dyskryminacyjnym, w związku z czym my, pracodawcy, jeszcze raz z pełną stanowczością nie chcemy tego robić. Zresztą projekt, który był przedstawiony, wprawdzie zawierał stwierdzenie, że pracodawca ma możliwość, ale tam też były wymienione konsekwencje, co pracodawca może w tym przypadku uczynić, a to już było na pewno naruszenie wszelkich możliwych swobód. My jako pracodawcy żarłocznie na pewno byśmy ze wszystkiego bardzo negatywnego skorzystali w związku z tym. Oczywiście, każdą otwartą furtkę, jeszcze raz przypomnę furtkę kasus punktów pocztowych w jednostkach handlowych. Nie wykorzystaliście tego? Albo w supermarketach na Orlenach. To było działanie wzorowane na profesorze Falandyszu, tyle tylko, że pamiętajmy, że kiedy robił to subtelnie i pięknie pan profesor Falandysz, to wtedy nie było jeszcze skończonej konstytucji.
Ta konstytucja obowiązuje i dzisiaj to nie jest czas przejściowy prezydentury prezydenta Wałęsy i ministra profesora Falandysza. No w każdym razie rząd nie zdecydował się na przekazanie do Sejmu tego projektu. Całe szczęście, bo groził mu Trybunał Stanu. Mówimy, więc właściwie dyskusję można już na tym zakończyć. Dziękuję bardzo za udział w debacie pracodawcy. Związkowcy Wspólna Sprawa, dr Jerzy Szteliga, OPZZ, dziękuję bardzo. Się pięknie. Grzegorz Adamczyk, Solidarność. Dziękuję bardzo. Grzegorz Kulisz, BCC, Business Center Club. Dziękuję. Dr Artur Żurakowski, ekonomista, nasz ekspert. Dziękuję bardzo. I Piotr Pęcześnik, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa. A za uwagę dziękuję bardzo serdecznie. Aneta Skomorowska-Kobza i życzę wszystkim kierowcom dużo cierpliwości. Dziękuję. Pracodawcy, związkowcy, Wspólna Sprawa, czyli Radiowa Debata.